Pił ojciec. Bałam się go. Matka też się bała. Najpierw pilnowała, żeby nie było awantur, a później, by nikt nie wiedział, że są. Na początku była ofiarą, później stała się katem. Starałam się zgadywać, czego ode mnie oczekuje. Nigdy się nie udało i zawsze mówiła, że to jest moja wina. Ona nie piła. Nigdy. Zdaniem nauczycieli, sąsiadów była troskliwa, kochająca, dbała o dom, zdrowa matka, miód. Ale w domu była jak żandarm na straży zadowolenia ojca. Żadnych reguł i wymagań. Tak pomagała mu pić. Nigdy nie powiedziała dość. Wydawało się jej, że kontroluje sytuację, a wszystko się waliło. Ona pozorowała normalność. Ojciec poszedł na terapię. Miała z nim chodzić, ale uznała, że nie ma powodu. Przecież ja nie piję. A ja myślę, że bała się prawdy o swojej bezczynności i bezradności. Bała się upadku mitu o swoim poświęceniu i bohaterstwie. Ojciec szybko wrócił do picia. I w domu znów były dwa żywioły. Alkohol i matka. Ona była uzależniona. Od jego picia i swojego poświęcenia. Mistrzyni świata w stwarzaniu pozorów i zaprzeczaniu. Ojciec umarł, a ona nadal tak żyje. Jakby miał zaraz stanąć w drzwiach i znowu otworzyć piekło. Mogła ocalić nas wszystkich, ale tego nie zrobiła. Ma żal o tę moją terapię, że opowiadam, jak było w domu. A ja przecież mówię o tym, co wyniosłam z domu. W moich lękach, niepewności. Dzieciństwie zabitym samotnością, bólem. Brakiem zainteresowania i miłości. Na swój sposób ją kocham. Ale i trochę nienawidzę. Rower miejski miał pojawić się w Suwałkach wiosną bieżącego roku, ale jak głosi powiedzenie, chcesz rozśmieszyć Boga, powiedz Mu o swoich planach. Trwa właśnie trzeci przetarg na dostawę i obsługę systemu. Jest dobra informacja, ponieważ firmy, które są potencjalnie zainteresowane wzięciem udziału w tym przetargu, nadsyłają do nas swoje pytania i na te pytania przygotowujemy odpowiedzi. Zatem widać, że jest zainteresowanie co najmniej ze strony dwóch podmiotów. Poprzednie dwa przetargi zostały ogłoszone w czasie, kiedy rower miejski był raczej jedną z ostatnich rzeczy, jakie snuły się po głowach tak mieszkańców, jak i potencjalnych oferentów. Najpierw przeszkodził lockdown, potem przedsiębiorcy, mówiąc obrazowo, lizali rany po koronawirusowym zamrożeniu gospodarki. Aktualnie ratusz liczy na to, że podmioty przejawiające zainteresowanie udziałem w przetargu złożą ofertę. Mają na to czas do 15 października. Być może ten termin ulegnie delikatnej korekcie z uwagi właśnie na nadesłane pytania i wyjaśnienia, których musimy udzielić zainteresowanym firmom. Niemniej jednak widać, że ruch wokół tego przetargu pojawił się i być może będzie lepiej niż w poprzednich dwóch edycjach tego przetargu, kiedy to niestety nie zgłosiła się żadna chętna firma. Jeśli tym razem uda się wyłonić dostawcę i operatora systemu, to rozwiązanie zafunkcjonuje w mieście w przyszłym roku. Będzie to kwiecień przyszłego roku i taki jest plan. Trzymamy kciuki.